kilkaset ton nielegalnych śmieci. Policja wyjaśnia sprawę Gdańsk. Policjanci ujawnili miejsca nielegalnego składowania odpadów. Gdańscy policjanci na terenie firmy z Gdańska oraz z Gdyni ujawnili nielegalnie składowane odpady. Ze wstępnych ustaleń wynika, że funkcjonariusze zabezpieczyli kilkaset ton substancji niewiadomego pochodzenia. Jak powiedziała PAP w środę oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Magdalena Ciska, pod koniec września policjanci Gdańskiej Komendy Miejskiej zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji na terenie jednej z gdańskich firm ujawnili i zabezpieczyli kilkadziesiąt worków z nielegalnie składowanymi odpadami PET. Część z nich znajdowała się na naczepie ciągnika siodłowego i przygotowana była do wywozu. Z kolei na terenie jednej z hal magazynowych w Gdyni funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli kolejne tony odpadów PET oraz odpadów tekstylnych, które jak wynika ze wstępnych ustaleń, również były składowane niezgodnie z prawem, dodała Ciska. Policjanci wyjaśniają okoliczności całej sprawy, która ma charakter rozwojowy. Zgodnie z kodeksem karnym za składowanie oraz transport odpadów w sposób zagrażający życiu, zdrowiu człowieka lub środowisku grozi do lat 5 więzienia.